Długo Lechia czeka na zwycięstwo w Poznaniu, bo te mecze, historia pokazuje, na stadionie Lecha nie układają się najlepiej. Ostatnio był remis, co prawda, jeśli wspomnimy zeszły sezon, a dla Ciebie mecz nie jest zbyt udany, bo gdzieś pewnie rozpamiętywałeś przynajmniej przez kilka dni jedną sytuację z 90 minuty. Ale zapytam inaczej, czy ten mecz, który nas czeka, no wreszcie może się okazać przyjemny po 90 minucie dla Lechii? No wrócę do tamtego meczu, gdzie było 0-0, no faktycznie miałem tą sytuację jedną, bodajże w 90 którejś minucie na 1-0 i można było stamtąd wywieźć 3 punkty, aczkolwiek nie będziemy sobie też zaprzątać głowy tym, co tam było wtedy, jaki to był wynik, bo teraz po tych 3 kolejkach tej rundy rewanżowej i my, i Lech, no wyglądamy przyzwoicie, nie ma co mówić. Lech wygrał 3 mecze po 3-0, dokładając do tego jeszcze Puchar Polski, ale my też straciliśmy tylko 2 punkty w dość dziwnej sytuacji w 95 minucie przez karnego, którego strzeliła nam Termalika. No uważam, że to będzie fajne spotkanie, bo no i my, i Lech chcą grać ofensywnie. Także uważam, że jedziemy tam po prostu zrobić dobrą robotę i w końcu przełamać tą złą serię. Te wyniki Lecha, ta seria zwycięstw po 3-0 robi wrażenie, czy po prostu traktujecie to, że ten zespół jest dobrze przygotowany, bo na taki wygląda do rundy wiosennej, podobnie jak wy? No zgadza się, na pewno to dobrze wygląda, aczkolwiek tak jak już trener wspominał o tym wcześniej, oni jeszcze jako pierwsi nie stracili bramki i my też po cichu mamy gdzieś tam ten plan swój na ten mecz i chcielibyśmy od początku zaatakować, strzelić szybko bramkę i zobaczymy, jak wtedy Lech zareaguje, ale spokojnie, zostało jeszcze 2 dni i jedziemy tam pełni optymizmu. Te ostatnie 45 minut meczu z Krakowią to był jeden chyba z lepszych występów Grzegorza Kuświka w tym sezonie, że wrócę jeszcze do poprzedniej kolejki. Nie tylko z powodu gola i nie tylko z powodu tego, że po faulu na tobie był rzut karny, no ale chyba, tak myślę, po piłkarsku mówiąc, trochę poczułeś krew. No, wyszedłeś w podstawowym składzie po raz pierwszy tej wiosny i było chyba rzeczywiście widać, że chciałeś coś tutaj pokazać, że Kuświk też potrafi strzelać gole i też potrafi przydać się zespołowi. No zgadza się, bo no nie był to też łatwy moment dla mnie, bo te 2 pierwsze kolejki gdzieś tam przesiedziałem na ławce i na pewno byłem bardzo zmotywowany, żeby pokazać się z dobrej strony. Ta pierwsza połowa może nie była dobra w moim wykonaniu, ale już te następne 45 minut, czy nawet nie 45 minut, bo zszedłem jeszcze, ale to wyglądało tak, jak już powinno. No ale wiemy, jaka jest rywalizacja w zespole, jest 26-27 zawodników o zbliżonej charakterystyce i też każdy z tygodnia na tydzień, w każdym dniu musi udowadniać to, że jest przydatny drużynie.